Szanowni goście, drodzy uczestnicy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Cieszę się, że mogę dzisiaj powitać Państwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Cieszę się i jednocześnie jest mi bardzo żal, że nasze spotkanie odbywa się dzisiaj w wirtualnej formie. Proszę Państwa, ten rok jest szczególny dla nas wszystkich, ale dla członków reprezentowanej przeze mnie społeczności szczególny podwójnie. Szczególny dlatego, że świętujemy 70-lecie powstania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako oddzielnej jednostki. Wszyscy wiemy, że medycyna akademicka wpisana jest, była i będzie nieodłącznie w historię i w tkankę naszego miasta. Rozwijała się tutaj dużo, dużo wcześniej, była tworzona przez tak wybitnych profesorów jak profesor Mikulicz Radecki czy profesor Alzheimer. Przejęliśmy tę spuściznę po wojnie, wpierw w strukturach połączonego Uniwersytetu i Politechniki, a od 1950 roku jako Akademia Medyczna, wtedy, dzisiaj Uniwersytet Medyczny, konsekwentnie budujemy swoją pozycję. Obchody są dla nas wspaniałą możliwością do przypomnienia wszystkich tych, którym zawdzięczamy tak wiele, ale też okazją do spojrzenia w przyszłość, bo nasi następcy za kolejny lat, za kolejne 70 lat, w to wierzę, będą z dumą wspominali nasze Alma Mater, oczywiście w innej formie, w innej postaci. Planując święto naszej uczelni, nie przewidzieliśmy tego, co stanie się znakiem rozpoznawczym roku 2020. Epidemia koronawirusa przewartościowała nasz świat. Przed pracownikami ochrony zdrowia, przed nami lekarzami, przed pracownikami Uniwersytetu Medycznego stanęło bardzo ważne wyzwanie. My wszyscy od kilku miesięcy walczymy o zdrowie i życie mieszkańców Dolnego Śląska. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że dla nas wszystkich to więcej niż codzienna praca, to realizowanie powołania, to realizowanie pasji. Bo proszę Państwa, medycyna, nauka są ze sobą powiązane. Są powiązane dlatego, że stanowią dla nas wszystkich, dla większości z nas pasję. I tego właśnie chciałbym dzisiaj wszystkim Państwu, tym młodszym, ale może również tym starszym uczestnikom festiwalu życzyć. Chciałbym życzyć Państwu, byście Państwo tą pasję w sobie odnaleźli, tą pasję rozwijali. Proszę Państwa, jesteśmy tu po to, żeby spotykać się z Wami, a Państwo po to, żeby pytać, analizować, dociekać. Nie pozwalajcie Państwo na to, żeby padały proste odpowiedzi. Nie zadowalajcie się oczywistymi odpowiedziami. Szukajcie wyjaśnień, dochodźcie do prawdy, pozyskujcie wiedzę, bo tylko to otworzy przed Wami niezwykły świat. Pamiętajcie Państwo, że nauka i wiedza polegają na faktach potwierdzonych i weryfikowanych wieloma badaniami i nie ma tam miejsca na oceny emocjonalne, choć czasami wydaje nam się, że tak może być, ale tak nie jest i mówię to jako lekarz z głębokim przekonaniem. Dolnośląski Festiwal Nauki w swoich najbardziej fundamentalnych założeniach pozwala na odkrywanie pasji w sobie. Praktycznie w każdej dziedzinie naukowcy podzielą się z Państwem tym, czym zajmują się na co dzień, ale podzielą się z Państwem też swoją pasją i o tym wszystkim Państwu opowiedzą. Proszę Państwa, nauka zmienia świat. Doświadczamy dziś tego bardzo mocno, obserwując na przykład pracę nad szczepionką, nad tym, co dzieje się w świecie, ale to, co dzieje się w Polsce i to, co dzieje się też we Wrocławiu, bo nasi naukowcy też nad tym pracują. Nasi naukowcy też na co dzień chcą rozwiązać, pomóc w walce z koronawirusem. Wierzę, że będziemy szybko mieli tego efekty i wierzę, że Państwo też będziecie się mogli z tym zapoznać. A dziś też jako, tak jak już mówiłem, lekarz, życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia. Stosujcie się Państwo do zaleceń. Proszę Państwa, zachowujmy te wszystkie reguły, o których mówimy. Nie ryzykujcie Państwo. Pomożecie Państwo w ten sposób nam wszystkim i sobie również w walce z epidemią, ale
nie rezygnujcie Państwo z emocji, z pasji, z życia codziennego. Ograniczcie to tylko w jakiejś formie. Festiwal, który jest przed nami, to wielkie święto dla nas i dla Państwa. I w to głęboko wierzę. Wierzę, że dzięki kontaktom z Państwem będziemy się mogli jeszcze lepiej rozwijać jako naukowcy, jako środowisko Wrocławia. Mam nadzieję, że wkrótce się już zobaczymy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Festiwal Nauki. Dziękuję. O rozwoju każdej gminy, powiatu, regionu, kraju decydują przede wszystkim ludzie. Chcemy, żeby Dolnoślązacy byli jak najlepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie z sobą XXI wiek. Dlatego też wspólnie z uczelniami wrocławskimi organizujemy Dolnośląski Festiwal Nauki. Ten festiwal dedykowany jest od przedszkola po osoby dorosłe. Każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowania, który ma jakieś hobby związane z wiedzą, a więc musi rozwinąć swoją wiedzę, rozwinąć swoje kompetencje, może skorzystać z wykładów, pokazów, może swoje pomysły spróbować zrealizować albo przedstawić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Dolnośląski Festiwal Nauki jest największym, popularyzującym naukę festiwalem w naszym regionie. Każdego roku od września do października we Wrocławiu oraz w kilkunastu miastach naszego regionu organizowanych jest kilkaset wydarzeń środowiskowych. W tym roku przygotowanych zostało około 2000 spotkań naukowych, popularno-naukowych oraz spotkań z kulturą i sztuką. Organizatorem tego wielkiego wydarzenia jest Wrocławskie Środowisko Naukowe, 11 publicznych uczelni Wrocławia, 2 instytuty Polskiej Akademii Nauk, a także środowiska pozauczelniane. Bardzo istotną rolę w organizacji całego projektu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odgrywa 10 miast, które bardzo aktywnie angażują się w pozyskiwanie naukowców i specjalistów. Dzięki tym działaniom jest to prawdziwe święto nauki dla wszystkich. Dolnośląski Festiwal Nauki organizowany jest od 1998 roku i jest najstarszym po warszawskim Festiwalu Nauki, największym tego typu przedsięwzięciem w kraju, który wchodzi w skład forum polskich i światowych festiwalów nauki. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki każdy może wziąć udział, m.in. w wykładach i prelekcjach, warsztatach, pokazach i zajęciach w laboratoriach, wystawach, wycieczkach czy dyskusjach oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wszystkie te propozycje przygotowane są przez naukowców i ekspertów starających się przedstawić najnowsze osiągnięcia nauki w sposób bardzo przystępny i zrozumiały dla każdego. Trudno w tym roku nie mieć na uwadze aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Stąd aktywność organizacyjna prowadzona jest dwutorowo. I tak też przygotowane są nasze wydarzenia w postaci spotkań bezpośrednich oraz zajęć online. Co roku Dolnośląski Festiwal Nauki odwiedzało ponad 140 tysięcy osób. Zdrowie uczestników i organizatorów wydarzenia jest naszym priorytetem. Dlatego też Dolnośląski Festiwal Nauki będziemy realizować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dolnośląski Festiwal Nauki osiągnął swój sukces dzięki współpracy i zaangażowaniu bardzo wielu osób. Naukowców, doktorantów, studentów, pracowników Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, koordynatorów uczelnianych i wydziałowych oraz tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy sprawiają, że każdego roku nasz festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i znakomitą frekwencją, za co serdecznie Państwu dziękuję. Z wielką radością oczekujemy na spotkanie z Państwem podczas tegorocznej edycji, czy to bezpośrednio, czy to wirtualnie. I już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym Dolnośląskim Festiwalu Nauki w 2021 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny i ważny dzień,
albowiem dzisiaj rozpoczynamy 23. edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczny festiwal ma odmienną formułę niż dotychczasowe, albowiem zmiany, które nastąpiły w naszym życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19, wymusiły zachowanie dystansu społecznego, a zatem spotykamy się online. Chciałbym zaprosić Państwa na cały szereg ciekawych imprez przygotowanych w tej formule. Dyskusje, wykłady, pokazy, prezentacje, filmy. Myślę, że chociaż na odległość, to jednak zdołamy przekazać Państwu tą pasję wiedzy, poznawania rzeczy niezwykłych. I jestem przekonany, że dzięki nauce, dzięki badaniom zagrożenia powodowane przez pandemię zostaną przełamane i w kolejnych latach będziemy mogli się spotykać w sposób tradycyjny. A zatem zapraszam. 23. Dolnośląski Festiwal Nauki uważam za otwarty. I zapraszam Państwa do wysłuchania Hejnału. Szanowni Państwo, bardzo gorąco witam na wykładzie inauguracyjnym Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Może na początek się przedstawię i powiem, o czym będę mówiła. Jestem kierownikiem Katedry i Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu. O tym jeszcze będzie kilkakrotnie w tym wykładzie mówione, ale chcę powiedzieć, że będę mówiła, czy można uniknąć chorób cywilizacyjnych. Ale zanim do tego przejdziemy, nie byłabym sobą, gdybym nie rozpoczęła od przypomnienia mojego nauczyciela i wychowawcy, pani profesor Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej. Dlatego, że śmierć jest największą tajemnicą naszego życia, a zarazem jego aktem ostatnim, godnym i podniosłym. Kres jest tak niewidzialny, jak i początek. I tak przechodzą pokolenia do ziemi, z której zostali wzięci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtne, w bezkształtne. To, co było żywe, oto teraz martwe. To, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. To powiedział Jan Paweł II. I dlatego ja zawsze przypominam i moją szefową, a także obiecałam mamie Piotrka Miszczyka, którego tutaj widzicie na przeźroczu, który odszedł od nas po 7 latach walki z guzem kości. A nikt, kto nie jest matką lub ojcem, nikt, komu jego dziecko umierało na rękach, nie jest w stanie zrozumieć, jakie to straszne uczucie. To jakby kończył się świat, jakby zgasło wszelkie światło na ziemi, jakby nie było już niczego. I tak jak powiedziałam, jestem kierownikiem Przylądka Nadziei, w którym tutaj w tej chwili jesteśmy. Natomiast poprzednia lokalizacja przy ulicy Bujwida, w której spadały nam na głowę sufity, pękały rury od kanalizacji, pękały rury od wody, została zamieniona 5 lat temu. W listopadzie tego roku będziemy obchodzić 5. urodziny. I cieszę się, że udało się tą jednostkę postawić, dlatego że nie ma ważniejszej rzeczy jak życie i zdrowie dziecka. Dla mnie przez moje 45 lat pracy i sądzę, że dla każdej rodziny dziecko jest najważniejsze. I tutaj takie dostałam przeźrocze kiedyś w czasie Europejskiej Akademii Pediatrii od Niemca, które pokazuje, że te maluchy nasze nie włożą rękawic, nie będą o siebie walczyły. To my, dorośli, musimy zabezpieczyć ich życie i zdrowie i o nie walczyć. No i przechodzę do wykładu, czyli ad meritum.
Co to są choroby cywilizacyjne? Choroby cywilizacyjne to są choroby społeczne, których źródłem nie jest zakażenie, a szybki rozwój cywilizacyjny. Dlaczego się je wydzieliło z innych chorób? Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo to jest definicja, którą ja nabyłam z literatury. Bo ja na przykład uważam, że pandemie wszelkie to jednak jest też choroba cywilizacyjna, gdzie pewne wirusy mutują i przychodzą do nas w formie nam zupełnie nieznanej, w formie choroby nowej i groźnej. Ale wróćmy do zgodności z tą definicją. Co to są choroby cywilizacyjne? Dlaczego to nie są te, które są wywoływane przez bakterie, grzyby, wirusy? Jak mówię, do końca się z tym nie zgadzam, bo to, co za chwilę powiem, wpływa na nasz układ odpornościowy, a od tego, jak on działa, zależy nasza reakcja na bakterie, na wirusa, na grzyb i na mieszane różne infekcje. Ale są to choroby stylu życia, choroby dietozależne. Jest to tak zwana epidemia XXI wieku. I szerzy się ona globalnie, bo mamy na przykład do czynienia z globalnym rozwojem cukrzycy. To są naprawdę miliony ludzi na całym świecie, które na to chorują. Są to choroby układu krążenia, które są spowodowane właśnie czynnikami czysto cywilizacyjnymi. One bardzo często prowadzą do niepełnosprawności i to jest kolejny problem. I odpowiadają za 80% przedwczesnych zgonów. To wydaje się może nie do wiary, ale proszę Państwa, my w tej chwili możemy bardzo pięknie leczyć tą drugą grupę chorób, czyli kiedy znamy patogen, to na razie jeszcze mamy antybiotyki. Jeśli będziemy ich nadużywać, to za jakiś czas ich nie będziemy mieli, ponieważ się wytwarza oporność bakterii na antybiotykoterapię. Natomiast w chorobach cywilizacyjnych to leczenie i działanie przyczynowe jest zupełnie inne. Te choroby nie dotyczą tylko osób w trudnych okresach życiowych, czyli osób w okresie przekwitania, menopauzy, andropauzy, osób starszych, ale niestety diagnozuje się je coraz częściej u dzieci. Ja, proszę Państwa, jak robię wizytę tutaj w tymże przylądku i idę od dziecka do dziecka, to począwszy może niemowlę tego nie robi, ale od dziecka, które już jeszcze chodzić dobrze nie umie, trzyma w ręku coś takiego, albo ma odpalony komputer albo laptop na kolanach i już siedzi od rana do wieczora oglądając bajki i buszując po internecie na tyle, na ile potrafi. O tyle, o ile w chorobie, gdzie dziecko walczy o swoje życie, ja z tym nie walczę w ogóle. Dlatego, że uważam, że dziecko, które walczy o życie, ma jeden główny cel – wygrać tą walkę. I takie jest też nasze zadanie jako lekarzy, którzy to dziecko leczą. Natomiast na co dzień bardzo potrzebne jest ograniczanie dostępu młodym ludziom do tych cywilizacyjnych dóbr. Nie może być tak, że dziecko od rana do nocy to już nawet nie chodzi o to, że oczy się zepsują, ale to ujemnie oddziaływuje na psychikę, powodując właśnie choroby cywilizacyjne. Szacuje się, że 8 do 20% rodzin w Polsce spędza aktywnie wolny czas. To jest kolejny jakby problem. Jedno to są te dobra cywilizacyjne, które na nas negatywnie oddziałują. Jeszcze o tym będę mówiła, o smogu, o tym, co dzieje się złego wokół nas, na co nie bardzo mamy wpływ, ale to nieprawda, bo mamy wpływ. Wpływ ma się na wszystko, nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko można naprawić i poprawić. I my musimy jako ludzie walczyć o tą naszą planetę, żeby ona jeszcze przyszłym pokoleniom służyła. W Polsce bardzo wiele osób wykazuje się niską aktywnością fizyczną. Ja powiem szczerze, że kocham sport od zawsze i to Wam polecam, wszystkich, którzy mnie słuchają, mali i duzi. Od 11 roku życia trenowałam gimnastykę sportową. Jak już byłam dorosła, to jeździłam na nartach, pływałam, na łyżwach. Lubiłam każdy typ, na rowerze, każdy typ sportu. Kiedy skończyłam 60 lat, a prezydent Rafał Dudkiewicz powiedział, że zrobi sztafetę dla tych moich tutaj walczących o życie dzieci przy maratonie, pod warunkiem, że ja tą sztafetę wyprowadzę przy maratonie wrocławskim i wprowadzę na stadion olimpijski, to powiedziałam, dobrze panie, pomyślałem sobie kilometr, bo to sztafeta polegała na tym, że 42 kilometry podzielono po kilometrze i na każdym kilometrze ktoś inny biegł. Ja myślałam, że ja zdechnę, wściekła,
wyprowadziłam i wprowadziłam tą sztafetę, wściekła na siebie, że jestem taka łajza. I wyobraźcie sobie, że mając lat 60, włożyłam buty, na razie ten pierwszy bieg to był w zwykłych butach. Dzieci moje, których mam trójkę i które są już mocno dorosłe, kupiły mi buty, strój i zaczęłam biegać. I przebiegłam 2 lata później maraton, wiele półmaratonów, piątek, dziesiątek. Co chcę przez to powiedzieć? Aktualnie mam 70 lat. Nie ma wieku, w którym należy od sportu odstąpić. Trzeba się ruszać. Ruch to zdrowie. I oczywiście to nie oznacza tego, że teraz wstanie ktoś, kto ma chore kolana i włoży buty biegowe i pójdzie biegać, bo się pochoruje. Ale może na przykład pływać. A zatem choroby cywilizacyjne często spowodowane są przez brak ruchu i żadnym wytłumaczeniem nie jest to, że ja nie mogę, bo mnie coś boli. Można do każdego człowieka dopasować ruch. A jak mi nie wierzycie, to przyjdźcie zobaczyć do Przylądka. Tu leżą ciężko chore dzieci. Dziecko leżące w łóżku jest rehabilitowane biernie, a jak tylko staje na nóżki, mamy całe jedno piękne żółte piętro, gdzie mamy mnóstwo przyrządów i te dzieci ćwiczą. I to też powoduje, że nam jest łatwiej takie dzieci na tym świecie zatrzymać. Nasze dane statystyczne polskie pokazują, że co drugi Polak umiera przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia, a blisko 1/3 choruje na choroby dietozależne. Bo teraz przejdę do kolejnej takiej sztandarowej rzeczy, to jest dieta. Jak słyszeliście, lat trochę mam, więc przeszłam mody przeróżne. Nie jadło się masła, bo było niedobre, nie piło się, śmietana była niedobra, mięso tłuste niedobre, mięso chude niedobre, raz to, raz tamto. Aktualne zasady dietetyczne są dostępne w internecie, każdy może do swojej grupy wiekowej dobrać i trzeba się tego trzymać. Nie można zaśmiecać organizmu, trzeba trzymać odpowiednią liczbę kalorii na dobę, a także jakościowo, aby dostarczyć organizmowi wszystko, co jest potrzebne, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, do rozwoju, ale także każdemu dorosłemu człowiekowi i trzeba ją dopasować, tą dietę, do wieku, do chorób, jakie się ma i trzeba się do tej diety stosować. Wtedy unikniemy części przynajmniej cywilizacyjnych chorób. Za indukcję chorób cywilizacyjnych, co już mówiłam, w pierwszej kolejności jest obarczana brak, czyli codzienna aktywność, nawet nie sport już, tylko nie ma gorszej rzeczy jak położyć się do łóżka. Ja to zaobserwowałam też i u swojej rodziny. Jeśli ktoś już położył się do łóżka i nie chciał z niego wstać, to jego dni były policzone. Dlatego nawet jak ktoś jest chory, ja to planuję do końca życia swojego, aż do odejścia z tego świata, ruszać się w taki czy w inny sposób. I teraz jest coś takiego, Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła 10 tysięcy kroków dziennie jako taką normę dla osoby pracującej fizycznie, a 15 tysięcy kroków dla osoby pracującej umysłowo. A zatem tacy jak my, siedzący, no ja nie do końca, bo lekarz jednak trochę biega po piętrach i bada pacjentów, ale są osoby, które siedzą cały dzień przy komputerze, bo taką mają pracę, czy przy biurku i się nie ruszają. 15 tysięcy kroków codziennie, tak mówi Światowa Organizacja Zdrowia. I ten czas jest też ważny. Bo to nie o to chodzi, żeby te 15 tysięcy pokonać w 5 minut, co się nie da, od razu mówię, to żart jest, ale powinien być około 60 do 90 minut i bezcenną rzeczą jest, jeżeli odbywa się to na świeżym powietrzu. Z wykrzyknikiem i na czerwono świeże powietrze ma być. Czyli nie biegniemy, gdzie jeżdżą auta i trują nas spaliny. Nie biegniemy wzdłuż zabudowań, w których jeszcze, nie daj Boże, są jakieś stare kopciuchy. Biegniemy w parku, biegniemy nad rzeczką, biegniemy po polu. I wtedy jest to, biegniemy, idziemy z kijami, idziemy powoli, idziemy te 90 minut oddychając świeżym powietrzem. No i wreszcie, o tym już mówiłam, zbilansowana dieta jest rzeczą bardzo ważną. Mówi się, że najlepsze są rzeczy, które są świeże, niegotowane, a już nie daj Boże w jakiś sposób, jeśli kupujemy coś i patrzymy na opakowanie, a tam jest od A do B, do C, do E, każde coś znaczy.
Ja nie mówię, że to jest złe czy toksyczne, ale to nie jest naturalna żywność, tylko jest to żywność tak zwana przetworzona, jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Ważne jest, żeby pamiętać, że musi być błonnik, witaminy, sole mineralne i żeby to wszystko było wyważone. O środowisku, ja mam fisia na punkcie środowiska. Byłam, bo jestem też politykiem, byłam członkiem Sejmowej Komisji Środowiska i jestem teraz senackiej. I to, co dzieje się w Polsce, jest czystą tragedią i powinniśmy się wszyscy sprzysiąc, żeby to zmienić, bo za jakiś czas po prostu nie będzie w czym żyć, a te choroby cywilizacyjne będą jeszcze częstsze. I mówi się, że to środowisko to jest 16-20% wpływu na nasze zdrowie, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. I teraz starość czeka każdego z nas, ale proszę Państwa, starość zależy, każdy z nas jest autorem swojej starości niejako. W zależności od tego, jak żyje przez całe życie, taką ma starość. Mówi się, że starość to jest stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia ludzi. I starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny, fizjologiczny, ale także poznawczy, emocjonalny i społeczny. I tutaj mamy takie jakby dwie rzeczy. Otóż w pewnym okresie ciało być może lekko odmawia nam posłuszeństwa, ale umysł jest bogaty, ma bogactwo nabytej przez całe swoje życie wiedzy, doświadczenia, co jest bezcenne i czego się w 5 minut nie da zdobyć. Ta granica między wiekiem jest w tej chwili bardzo płynna. Trudno jest powiedzieć, od kiedy jest tak naprawdę starość. Każdy starzeje się troszeczkę inaczej, dlatego że w czasach prehistorycznych, to pewnie wiecie, ludzie dożywali trzydziestki i najczęściej wtedy, to jest średnia, umierali. Tak mieli Neandertalczycy i to wynika z badań szkieletów. Natomiast w starożytności już trochę dłużej ludzie żyli, bo już zaczęli, ale też niezbyt pewnie zdrowo, bo ta granica to było 35-40 lat. A teraz wraz ze wzrostem technik medycznych i technik terapeutycznych, technik medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, ta średnia podniosła się bardzo wysoko. I w tej chwili mamy bardzo wielu stulatków, którzy są w dobrej formie. Ja znam wielu 90-latków, biegam z takimi, którzy mają 80 parę, 90 lat i biegną. Biegną wolno, ale biegną. I mało chorują w porównaniu do osób, które już te choroby cywilizacyjne mają i dużo w łóżku leżą. I jak powiedział Antoni Czechow, on wcale nie myślał o chorobach. W sztuce i w życiu nic przypadkowo się nie dzieje. Jesteśmy naprawdę reżyserami swojego życia. Będziemy żyli w zdrowym środowisku i zdrowo. Prawdopodobieństwo, że nasze geny, które mamy niestety i mamy, możemy dziedziczyć skłonności do chorób nowotworowych, o tym będę też za chwilę mówiła, na to nie mamy wpływu, ale trzeba robić to, na co mamy wpływ. I tutaj jest takie pole Lalonda, ja to pokazuję tą strzałką i zobaczcie, że styl życia to jest 52%. Ja nawet jak zobaczyłam pierwszy raz to pole Lalonda, to się wściekłam z lekko, bo ja, czyli ochrona zdrowotna, to jest ten mały trójkącik zielony. Czyli tak naprawdę to nie to leczenie warunkuje, czy my będziemy tacy, czy inni, oczywiście w ciężkiej chorobie, tak, ale jeśli będziemy zdrowo żyli, to nie będzie potrzebny ten tutaj zielony trójkącik. Natomiast genetyka to jest to czerwone i na to nie mamy wpływu. To jest to, co dziedziczymy po naszych dziadkach, pradziadkach i natomiast środowisko to jest te 21%, o czym już mówiłam i o czym mówi Światowa Organizacja Zdrowia. I teraz przejdę może trochę do swojej działki, żeby powiedzieć, ja to zawsze mówię już w skrócie, o chorobach nowotworowych. Czy można zapobiec zachorowaniu na choroby nowotworowe? Bo jeśli my zdrowo żyjemy, to te choroby niecywilizacyjne naprawdę trudniej łapie osoba, która się zdrowo odżywia, która jest ruchliwa, która uprawia sport, aniżeli osoba, która za przeproszeniem siedzi na pupie dzień cały, jak on długi,
przy czym na przykład przenosi swoje zacne siedzenie z pracy przed telewizor do domu i jeszcze często to robi w pozycji horyzontalnej. To nie jest dobre postępowanie dla naszego zdrowia. Ale teraz wróćmy. Nowotwór to są nasze komórki, tu macie takie dzieciąteczko, które urodziło się dopiero, leży jeszcze w inkubatorze, a ma już ostrą białaczkę limfoblastyczną. A zatem są to nasze własne komórki, które wskutek dewiacji genetycznej niekontrolowanie się namnażają. I to, co robi mama w ciąży, ma olbrzymi wpływ na to, czy dziecko urodzi się z chorobą nowotworową, czy też się nie urodzi. Nowotwory atakują wszystkich, kobiety i mężczyzn, tu macie pana, tu panią. Tych nowotworów jest bardzo wiele. Ja się zawsze zastanawiam, czy nowotwory to jest choroba cywilizacyjna, czy niecywilizacyjna. A zaraz powiem dlaczego. Dla mnie to jest choroba absolutnie cywilizacyjna. Tutaj tylko chciałam pokazać, że na naszych 37 milionów obywateli około 7 milionów to są dzieci, a 10 milionów to są edukacyjne grupy, czyli razem już ze studentami. Jedno na 600 żywo urodzonych dzieci się rodzi z nowotworem. Ja będę głównie mówiła oczywiście o nowotworach dziecięcych, bo na tych się znam. I to jest 85% wyleczeń. I oczywiście to leczenie teraz jest łatwiejsze, choćby dlatego, że potrafimy takie urządzonko założyć i nie kłuje się tego chorego. To powinni mieć i dzieci, i dorośli. Dlatego, że dla każdego chorego na nowotwór jest dramatem te pokłute ręce. U nas tego nie zobaczycie. My zakładamy dzieciom duże wkłucia i tego nie ma. O profilaktyce już mówiłam. Tutaj macie taką też WHO-owską tabelę, gdzie po jednej stronie są czynniki, a po drugiej stronie są nowotwory. I w zależności od tego, czy palimy papierosy, tu gdzieś jest tobaką, czy pijemy alkohol, to inny narząd dostaje, mówiąc brzydko, po garach. Bo jak ktoś za dużo pije alkoholu, to wątroba i często jest rak wątroby. Jak ktoś pali papierosy, to płuca. I jeśli niestety ma gen raka płuc, to ma jak w banku, to jest tylko wyrok odroczony w czasie. Te problemy, które wpływają na nasze zdrowie środowiskowe, to jest smog, korki transportowe, to jest infrastruktura osiedli mieszkaniowych, które niestety są czasami tragicznie postawione. Każde osiedle, które jest w tej chwili budowane, ma część zieloną. Robi się tak zwane parki kieszonkowe, ażeby chociaż trochę tej natury i przyrody w te wielkie blokowiska wprowadzić. No, Wrocław, szczury, nie tylko podobno Wrocław, podobno teraz jeszcze myszy w tym roku są, ale to właśnie w tych osiedlach około aglomeracyjnych i w mniejszych miejscowościach. No i sport i kultura blisko ludzi powinna być. Co to znaczy? To znaczy, że w takich dużych miastach jak Wrocław każde osiedle, każda dzielnica powinna mieć swoje miejsce, czyli jakiś stadion, jakiś, no trudno, żeby akwapark był w każdym, aczkolwiek my będziemy mieli drugi akwapark na Brochowie się buduje, będzie za 2 lata, więc niedługo Wrocław będzie pod tym względem bardzo bogaty. I tutaj tylko chciałam pokazać, żebyście zobaczyli, jakie to na co nie mamy wpływu w chorobach cywilizacyjnych, to jest genetyka. No, z genetyką na ten świat przychodzimy, tylko trzeba sobie zapamiętać. Tu często w tym gabinecie i w tych moich poprzednich płacze matka i pyta, dlaczego moje dziecko zachorowało na nowotwór. W mojej rodzinie nikt nigdy nie chorował. Otóż może zawsze właśnie pod wpływem tych podłych czynników środowiskowych dojść do pierwszorazowej mutacji. Dużo się wie w tej chwili o tym, jak te nowotwory postępują. To jest odkrycie już sprzed co najmniej 15 lat, więc nie takie znowu młode, że mamy komórkę macierzystą nowotworu i jeśli jej nie zniszczymy, to nigdy pacjenta z nowotworu nie wyleczymy. I to jest to, o czym mówiłam, to jest pierwszorazowy tor mutacyjny. Czyli mamy zdrowy gen, na to zadziała czynnik środowiskowy i mamy gen od choroby nowotworowej. I nowotwór powstaje. I oczywiście to, co trzeba zrobić, to zapobiegać chorobie i szybko leczyć. O, tu macie zawsze zdjęcia z naszymi pacjentami, o których my tutaj walczymy nie tylko w sensie podawania im leków, diagnostyki, ale także jest klinika mentalna pierwsza w Polsce, której zatrudniony jest sztab psychologów, dietetyk. I to daje tą... Każdy rodzic i dziecko się dostaje od razu w ich ręce i jest
rehabilitowane dziecko psychicznie, a tak naprawdę to zabezpieczane i ci rodzice, jak przez to mają przejść, też są instruowani. O tym już mówiłam, to nie będę powtarzać. Chcę tylko tak powiedzieć, bo to jest naukowo ważne, że mamy profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową. Nauka się tym od dawna zajmuje, jak zapobiec chorobom cywilizacyjnym i wszelkim innym. I pierwszorzędowa profilaktyka jest nieswoista i swoista. Nieswoista to są właśnie te ogólne działania, a swoista to są szczepienia. Trzeba się szczepić po prostu. Drugorzędowa to są testy przesiewowe, które na przykład naszym noworodkom robi się po urodzeniu w kierunku feloketonurii i nie tylko. Trzeciorzędowa to już jest, jak pacjent zachoruje, i wtedy mamy do czynienia z opieką już nad osobą, a ważne jest to, a szczególnie w onkologii dziecięcej, bo my chcemy, żeby jak najmniejszym kosztem wyrósł dorosły, zdrowy człowiek. I teraz co nowego w diagnostyce? No tu macie takie urządzonko, to jest automatyczna stacja hybrydyzacyjna, która bada 1000 genów równolegle, a zatem każdy nowotwór ma oceniany gen. I nowość to jest epigenetyka. Co to jest epigenetyka? Otóż ja i pan redaktor, który tu siedzi, i wy, którzy mnie słuchacie, każdy z was inaczej metabolizuje leki, bo macie to zapisane w genach. I to się nazywa epigenetyka. Z tym przychodzimy na świat. I na przykład niektóre moje dzieci wypompowują przy pomocy specjalnej P-glikoproteinowej pompy chemioterapię na zewnątrz. I wtedy takim dzieciom nie trzeba takiej chemioterapii podawać, która zostanie wypompowana, bo to jest bez sensu. I w związku z tym leczenie oparte na genetyce poprawiło wyniki leczenia zdecydowanie nowotworów. No tutaj to ja zawsze pokazuję i pytam wszystkich, no nie mogę was zapytać, ale pytam, co to jest waszym zdaniem? Otóż na pewno odpowiecie, że to są warzywa. To jest żywność zmodyfikowana genetycznie. To są warzywa, które się nie psują. Piękny biały kalafior, wszystko wygląda cudnie. Trzeba pamiętać, że człowiek rozkłada w przewodzie pokarmowym wszystko, bo zawsze wiem, że zadajecie takie pytania, czy taka żywność nie jest szkodliwa. Otóż w mojej opinii nie, ponieważ te geny nie przenikają w takiej formie przez przewód pokarmowy, tylko są przez nasze kwasy rozkładane. No i kolejna rzecz, co to jest? Czym różnią się te dwie świnki? Tak na pierwszy rzut oka niewiele się różnią. A tymczasem po lewej stronie mamy świnię, która genetycznie ma wbudowany gen meduzy. Po co? No dla pieniędzy. Otóż schab z takiej świni po lewej jest bardziej mokry. Jak wiecie, schab na ogół jest dosyć suchy. Jest bardziej galaretowany, lepiej się sprzedaje. No a po prawej mamy taką normalną świnkę. I to jest odnośnie żywienia. Teraz rzecz najgorsza, dotycząca dzieci i dorosłych. Jakie są objawy choroby nowotworowej? Bo to jest też szybkie rozpoznanie, należy do zapobiegania wystąpieniu chorób cywilizacyjnych wszelkich, jakiekolwiek by to nie były, w tym nowotworu. Otóż, tak jak powiedziałam, to są nasze własne komórki, które wskutek niekontrolowanej dewiacji genetycznej się namnażają. A zatem nasz układ odpornościowy, ja studentom mówię i wam to też muszę powiedzieć, że durnieje w obliczu tego nowotworu. A naukowo nazywa się to tolerancja immunologiczna. Otóż on, widząc na powierzchni nowotworu nasze własne antygeny, nie reaguje, a powinien. I tu będę mówiła też o terapiach na końcu tej genialnej terapii CAR T-cells, którą mamy w przylądku jako jedyni w Polsce dla dzieci, która właśnie powoduje, że układ budzi się. I własne komórki dziecka niszczą nowotwór. Nowotwór u dziecka jest podstępny, często skąpo objawowy lub bezobjawowy. I to jest prawdziwa tragedia. Powiedziałam u dziecka, bo zajmuję się dziećmi, ale u każdego z nas, a u dorosłych to jest jeszcze większa tragedia, ponieważ nowotwory dorosłych nie są tak szybkie jak te u dzieci. Rosną często 10 lat i często przez wiele lat nie dają żadnych objawów. U dziecka jest trochę inna sytuacja. Nowotwór rozwija się burzliwie i wreszcie objawy się pojawiają. Tylko niestety my rozpoznajemy głównie trzecie i czwarte stadia, między innymi też dlatego, że te nowotwory na początku są skąpo i bezobjawowe. Ale tutaj parę przykładów. Otóż piękne niemowlę, cudnie wyglądające,
Ale jak się nie pomaca brzucha, to się nie zobaczy, że ono w tym brzuchu ma guz. Tutaj jest nawet namalowane przez nas, dla studentów, kreska, taki ogromny brzuch, wyglądający jak pączek w maśle dziecku. I idzie dziecko do stomatologa. To naprawdę do nas dzieci trafiają z wielu, od lekarzy wielu specjalności. Jak się popatrzy, zwykłe nacieki na dziąsach, to jest dziecko z ostrą białaczką szpikową. Wreszcie te objawy są totalnie niespecyficzne. Powiększenie węzłów chłonnych. Też węzły to jest nasza pierwsza linia obrony. Boli gardło, węzły się, angina, węzły, katar, węzły i nowotwór, węzły. Jednak te węzły nowotworowe są inne. One nie przechodzą wraz z infekcją, nie zmniejszają się. Często występują w pakietach. Tak jak jest taki pakiet, to może być mononukleoza. To jest jedno z przyjemniejszych rozpoznań u nas. Mianowicie kierowane dziecko z rozpoznaniem białaczki okazuje się, że jest mononukleoza. Ale tak naprawdę takie wielkie węzły najczęściej są nowotworem. Bladość, osłabienie to przy każdej niedokrwistości, a to może być białaczka. I bóle kostne to jest tragedia, to największe opóźnienia zawsze mamy w tych guzach kości. Dlaczego? Dlatego, że jak wyrośnie wielki guz, no to już na ogół teraz prawie każdy Polak przyjdzie z dzieckiem, czy pójdzie do lekarza. Natomiast jeśli on jest w środku naszej nogi, to tego nie widać. I w związku z tym, jeśli dziecko skarży się na bóle kostne, jeśli kładzie się do łóżka i w nocy boli, to trzeba zrobić zdjęcie. No naprawdę rzecz niedroga, nieszkodliwa, w tej aparaty w tej chwili są bardzo dobre. I nie czekać, aż ten guz przebije tkanki miękkie i wylezie na zewnątrz. Czyli takie objawy jak gorączka, ból, uporczywy kaszel, objawy neurologiczne, złamanie kości patologiczne, wszystko to mogą być też inne choroby. Ja bym powiedziała ogólnie tak, że jeśli coś dzieje się z naszym dzieckiem czy z nami, co nie pasuje do wszystkich chorób lub się nieciekawie przewleka, to naprawdę trzeba pędzić gdzie? Do lekarza. Pędzić do lekarza na początek i często jest tak, oczywiście jak guz jest w oku, to do okulisty się pędzi, jak w nosie to do laryngologa, bo nie wiemy, że to jest nowotwór. Ale nie wolno sygnałów, które przysyła nam nasze ciało, sobie lekceważyć. I diagnostyka jest prosta. Takie najprostsze rzeczy to jest morfologia, USG danego bolącego miejsca brzucha, w którym nie widać tak na pierwszy rzut oka nic. A takie rzeczy jak NMR, te nowe techniki, to są USG prościutkie, niebolesne. Co tutaj, ja też zawsze pytam, co tu jest ciekawego u tego dziecka, które wygląda jak zdrowie? Otóż popatrzcie, jaki ma, to jest tak zwany koci błysk. Jeśli zrobimy temu dziecku tomografię, jest guz za tym oczkiem, w którym tak błyszczało i jest to retinoblastoma. I wreszcie badania te nowoczesne, badania tak cudne, że widać wszystko na kolorowo jak dla głupiego Jasia, każdy największy nowotwór świeci, bo myśmy kiedyś, ja jestem też belfrem akademickim, stawiali lufy, jak nie widział guza w rentgenie, no ale teraz to nawet głupio pytać, bo to widać na kolorowo, jak da się rezonans magnetyczny czy PET ten kolorowy. Takie nowe maszyny tną czaszkę, tutaj jest narysowana taka główka. Kawałeczek po kawałeczku wszystko możemy oglądnąć. O, i tak jak powiedziałam, no trudno się pomylić, no, że tu nie ma guza, bo go widać na kilometr. I tak samo tutaj, i tak samo tutaj są też takie te, bo te urządzenia są różne. Wjeżdża się do rury zamkniętej, na przykład rezonansu magnetycznego, albo otwartej. Już w tej chwili te rezonanse są bardzo różne. I wreszcie takie badanie jak scintygrafia, też nowoczesne, mianowicie znacznik izotopowy wybarwia nam miejsce, w którym mamy przerzuty nowotworowe. Dlaczego są późne rozpoznania, ja powiem, u dzieci? No, u dorosłych nie będę się czepiać, bo chociaż myślę, że onkolog dorosły powiedział dokładnie to samo. To są często rodzice. Moje dzieci tutaj, ja nie mówię tego gołosłownie, moje dzieci mówią tak, że prosiłam mamę, że mówiłam, że boli mnie noga. No to nie było czasu, żeby pójść zdjęcie zrobić, zostało to zignorowane. Nie wolno, jak dziecko coś zgłasza, nawet jeśli to paluszek i główka to szkolna wymówka, to w tej główce też może być nowotwór, nie wolno sobie tego ignorować. Same dzieci wreszcie. No mam niestety na koncie takich dużych chłopców, którzy wstydzili się, mama tu włosy z głowy wyrywała, 14-latka. Mówiła, pani profesor, przecież ja dziecka takiego dużego już nie kąpię. No nie przyznał się, że w narządach rodnych mu wyrósł guz. A rekordzista miał jądra, które z guzem, które jak zważył chirurg, ważyły kilogram.
Też wyobraźcie sobie, kilogram to jest worek cukru. Chodził w spodnia i ten chłopiec stracił życie, bo to już był guz germinalny czwartego stadium. No i wreszcie lekarze, których my kształcimy, aby nie czynili pomyłek, może o tym nie będę mówiła. No i wreszcie ta profilaktyka, zobaczcie, to jest American Academy of Pediatrics, jak są badane dzieci, co miesiąc malutkie, w późniejszym takim tak zwanym early childhood, co dwa miesiące, a potem w dorosłości co rok badani są również studenci. No u nas niestety tego żeśmy się nie dorobili. Mamy dużo badań przesiewowych, zmierzamy do tego, żeby było ich coraz więcej i oby ich było. No i bezcenna jest oświata, choćby właśnie takie festiwale nauki, na których może ktoś coś usłyszy. Ja wam powiem, że ja bardzo wiele szkół przeszłam charytatywnie i po jednym z moich wykładów chłopiec wymacał sobie węzeł chłonny za obojczykiem, a ja w wykładzie powiedziałam, że tu węzeł wymacany za obojczykiem to na 90% jest nowotwór, na 90%, bo może się zdarzyć tam zakażenie, bardzo rzadko, ale jak sobie tu zapchać zakażenie za obojczyk? To jest wtedy, kiedy jest guz wśród piersiu, się powiększa ten węzeł. I ja wtedy, po 20 paru latach, bo to było dawno, teraz jest 45 lat, w tym roku mi mija pracy, po 25 latach pracy zobaczyłam chłoniaka nieziarniczego pierwsze stadium nie w książce. No wstyd, ale taki jest w Polsce. Praktycznie nie ma jedynek w ogóle. Także ta profilaktyka, edukacja zdrowotna, no to jest bardzo, bardzo potrzebna. Szczepcie się teraz jeszcze w dobie koronawirusa, trzeba się zaszczepić przeciwko grypie i jak będzie szczepienie, to ja szczepię całą swoją rodzinę, mam troje dzieci, piątkę wnucząt i wszyscy się szczepią co roku przeciwko grypie. I denerwuję się tutaj, jeśli ktoś z zespołu nie chce się zaszczepić przeciwko grypie, nawet nie dlatego, że on zachoruje i będzie nieobecny, tylko że przyleczę tę grypę tutaj tym walczącym o życie dzieciom. Kalendarze szczepień są modyfikowane, coraz jest ich więcej. Może już o tym nie będę mówiła. My musimy, ta profilaktyka jest zapisana w europejskiej karcie praw pacjenta i jest bardzo ważna. Polska podpisała konwencję o prawach dziecka i my musimy jej przestrzegać, a zgodnie z tą konwencją dziecko ma prawo do jak najlepszej, państwo ma obowiązek zapewnienia, to jest artykuł 3.2 opieki dziecku zdrowotnej i dziecko ma prawo do jak najwyższego poziomu zdrowia i leczenia oraz rehabilitacji zdrowotnej. Dla mnie rzeczywiście dzieci zawsze są najważniejsze. Oczywiście, że polskie prawo stara się stać i polscy decydenci na straży zdrowia dzieci. Ja kieruję zespołem parlamentarnym do spraw dzieci od 10 lat, no i próbujemy robić, co się da. I tak już dla ciekawostki, bo to festiwal nauki, to trzeba powiedzieć też coś takiego bardziej nowatorskiego. Tu mamy człowieka. I też zawsze zadaję takie pytanie i gdyby ten wykład był na żywo, to zapytałabym, co można u człowieka wymienić, a raczej czego nie można wymienić, bo można wymienić wszystko, z wyjątkiem czego? No jak myślicie? Z wyjątkiem mózgu. Oczywiście tajnie łamanie przez poufne wiadomo, że takie badania toczą się w Korei, że próbuje się przeszczepiać mózg. I powiem szczerze, że to jest niezbędne, bo teraz wyobraźcie sobie, że jedzie młody motocyklista i ma skasowaną głowę, a zostaje cała reszta w porządku. I odwrotnie, jest wypadek komunikacyjny, w którym ktoś nie ma już szans na uratowanie życia, bo ma uszkodzone wszystkie narządy, natomiast mózg jest w porządku. Pytanie tylko, co to będzie za człowiek? Czy to będzie taki człowiek jak ten mózg przeszczepiony? Czy to będzie ten sam, który był poprzednio? Co by było, gdyby to była kobieta na mężczyznę? Bo na przykład my jak przeszczepiamy komórki macierzyste układu krwiotwórczego, które pobierane są z żywych osób, to staramy się na przykład nie pobierać od kobiet. Ale nie dlatego, że nie lubimy pań, tylko dlatego, że kobiety, które rodzą, mają jakby tą genetykę poruszoną lekko i immunologię poruszoną. I to powoduje, że bardziej może pacjent ten przeszczep nam odrzucać od kobiety, ale oczywiście najważniejszy jest dobór 10 na 10. I można przeszczepić, popatrzcie, wszystko, od rogówki począwszy, poprzez kończyny, poprzez wszystkie narządy wewnętrzne, jakie macie, tak jak powiedziałam, z wyjątkiem mózgu, choć takie badania się na świecie
toczą. I kolejna taki też bajer, powiedziałabym, festiwalowy, to jest Da Vinci. Ten Da Vinci to powinien stać wszędzie. Oczywiście to nie ma nic już wspólnego ze złotymi rękoma chirurga, bo w tej chwili operują nas złotoręcy chirurdzy. Daj Boże, żeby każdy taki był. I oni dają nam to poczucie bezpieczeństwa. Natomiast tutaj komputer tak wszystko ustawia i tak potrafi dokładnie posterować, bo steruje tymi łapami robota, steruje człowiek. Ale to jest już skojarzenie komputera z tym, co chirurg ma w głowie, no bo to on wie, gdzie trzeba przeciąć i co zrobić. No i na zakończenie mojego wykładu chciałam powiedzieć jeszcze jedną taką ważną rzecz, że to wszystko, co powiedziałam, jest nadzwyczaj ważne, ale również potrzebna jest dobra energia. Ta dobra energia, moim zdaniem, jest potrzebna, żeby zapobiegać wszelkim chorobom cywilizacyjnym. Ona jest i powinna być w każdym z nas. Co to jest dobra energia? Dobra energia to jest coś takiego, że szklanka może być do połowy pełna lub do połowy pusta. Ten, co mówi, że jest do połowy pusta, to należy do pesymistów. I teraz jest coś takiego jak przepowiednia samospełniająca się. Jeśli będziemy mówić cały czas, że na pewno się nie uda i na pewno się nie da, to wreszcie się nie da, rzeczywiście się to spełni. Natomiast jeśli będziemy mówić, że nie ma rzeczy niemożliwych, że trzeba zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby, nie wiem, przebiec maraton, nauczyć się czegoś, zrobić coś tam i będziemy do tego przejść, to naprawdę większy, to nie znaczy, że się musi udać zawsze. Nie, ale w większym odsetku się udaje. I ta dobra energia potrzebna nam jest również do współżycia między ludźmi. Trzeba do ludzi się uśmiechać, trzeba posyłać im tą dobrą energię. Lepiej się żyje. Życie niesie ze sobą tyle ciężkich chwil i tyle złych rzeczy, że nie trzeba jeszcze do tego dokładać złej energii, czyli miny. Takiej na dzień dobry ktoś przychodzi, to my już jesteśmy wściekli. To od razu się udziela. To jest taka jakby aura, która człowieka otacza. I to jest bardzo ważne do współpracy pracowników ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarek. Przecież każdemu z nas jest przyjemnie, jak się przyjdzie do uśmiechniętych i ciepłych ludzi. I to samo jest, jeśli chodzi o dzieci. No i kolejna rzecz, to jest moje credo jako lekarza. Otóż dla mnie zawsze dobro dziecka było, jest, było i będzie najważniejsze. Bardzo lubię to powiedzenie Jana Pawła II, że ekonomia, jak i praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, a nie człowiek dla ekonomii. Człowiek zawsze jest pierwszy. I to ja zawsze dedykuję wszystkim naszym decydentom, że każda rzecz w życiu musi być wyważona. I na koniec już parę zdjęć. Tu jest wizytka Jurka Owsiaka, który wiele rzeczy tu ufundował do kliniki. Byliśmy u wszystkich papieży, u Jana Pawła II dwukrotnie, u Benedykta XVI, u Franciszka zaraz jak nastał i w ubiegłym roku. Tu jesteśmy zawsze na audiencji specjalnej. Tu stoją pacjenci razem ze mną w akcji Szpik na Szczyt na szczycie Kilimandżaro, więc nie ma rzeczy niemożliwych. Pokonali chorobę nowotworową, przeszczep szpiku oraz wyszli na szczyt Kilimandżaro. Tutaj właśnie ja biegnę w jakimś tam maratonie. Tu postanowiłam, że dzieci skakały, 12 pacjentów z 4000 metrów, a ja też postanowiłam, że skoczę. Tutaj mamy dzieci na onkoigrzyskach. Otóż co 2 lata jest onkoolimpiada w Warszawie. Nasze dzieciaki przywożą złote medale, srebrne i różne inne. I są również dolnośląskie igrzyska, one się nazywają. One są co roku i organizowane są przez wrocławski AWF. Zapraszam, zawsze można to zobaczyć. No, w tym roku siłą rzeczy zostały odwołane. I tutaj stoi, było drugie wyjście, parlament na szczyt Kilimandżaro. I zrealizowałam, skoczyłam ja już dwukrotnie 4000 metrów, jest to boskie, skakałam niedawno, czyli w wieku zaawansowanym, nic nie trzeba umieć, no tylko tyle, że trzeba mieć pieniądze, bo to trochę kosztuje, ale jest fantastycznie, leci się z góry, widać cały Wrocław ze Skytowerem na czele. Uczucie jest niesamowite, bo otwiera się niewidzialna, ja tu lecę, uśmiecham się, jak widać, nie płaczę i po prostu jakby niewidzialna poduszka się pod człowiekiem otwiera, zanim otworzy się spadochron.
I to jest tyle, co chciałam powiedzieć, zgodnie z myślą Stanisława Leca. Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym. I życzę wszystkim dużo zdrowia i żadnych chorób cywilizacyjnych. A szczególnie u dzieci jest to bardzo ważne, bo one na to naprawdę mają szansę. Ale każdy człowiek może, żyjąc zdrowo, poprawić swój los i byt. Bardzo dziękuję za uwagę i nisko się wszystkim kłaniam.